W dzisiejszym odcinku przed wami custom, ale z egzotycznymi broniami. Okazuje się, że przywróciliśmy wszystkie bronie na ten custom i w zależności co dostaniemy, tym będziemy mogli tylko grać. Jak możecie zobaczyć, ja wybrałem takiego skina o podobnych kolorach do egzotycznych i oczywiście wszyscy inni musieli zrobić dokładnie to samo. Ja muszę poczekać, jak bus zaleci na sam koniec mapy, ale wy w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę, oczywiście subskrypcję i wpisywać nasz kod w sklepie Evela. I w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że będzie dość łatwo. A dlaczego będzie łatwo? Zaraz wam o tym powiem. Pora zacząć custom. Za 10 minut dostaniemy losowy egzotyczny ekwipunek i to jest runda pierwsza, w której musimy po prostu przygotować się do walki. Ja zastanawiam się, gdzie bym mógł tutaj tak naprawdę polecieć, ponieważ potrzeba dużo metalu, potrzeba dużo matsów, a nie chcę znowu lecieć na grotę, bo zawsze tam latam. Więc wydaje mi się, że dzisiaj polecimy sobie na 3 balony, ponieważ tam mamy bardzo dużo jak i kamienia przy rzece, tak i metalu przy stacji. Oczywiście jeśli chodzi o dodatkowe właściwości, to mamy od razu 200 HP, czyli nie musimy szukać innych rzeczy, a tak prezentuje się cały mój skin. Jestem ciekaw, czy Eweli się dzisiaj uda odgadnąć. Oczywiście, ja wyskakuję z busa, podkładam się i już wam mówię, dlaczego myślę, że będzie łatwo. Po pierwsze, jak wiecie, ja mam podobne myślenie do Rafała. W ostatnim odcinku coś myślałam, że Rafał może mógł wybrać tego sędziego i on miał kill-off właśnie ten owocowy. I mi to tak mega nie pasowało, no bo to sędziego kill-off. I mówiłam coś takiego, że może Rafał pomyślał, że to niby zdrowo. I rzeczywiście później po odcinku on mi mówił, że tak właśnie się tym kierował, że piłkarz, że sędzia, że niby zdrowo. Także widać, że mamy to samo myślenie, także tu jest jeden plus dla mnie. Także moim celem jest teraz zebrać 1000 kamienia i bardzo szybko. Później przejdziemy na drewno, a tyle ile metalu nam się uda zebrać, no to tyle zbierzemy. Dobra, mamy już, no zobaczcie, tutaj bardzo szybko zbierzemy to, co chcemy. Drugi plus jest taki, że w dzisiejszym odcinku wszyscy mogli wybrać skiny jasno niebieskie i jasno zielone. Jak wiecie, Rafał bardzo dużo skinów ma w swojej szafce i na pewno się znalazł jakiś skin jasno niebieski albo jasno zielony. A tutaj widzowie, no niektórzy mają dużo mniej skinów, więc pewnie mają zielone i niebieskie skiny, ale nie jasno, tylko pewnie ciemno-niebieskie i ciemno-zielone, więc pewnie dużo osób też będzie w barwach tych ciemniejszych. Także te osoby od razu już mogę wyeliminować, które będą miały właśnie ciemne odcienie. Mamy już bardzo dużo kamienia, więc możemy przejść na miasto. Ktoś znowu zalicza twarde lądowanie. Ja nie wiem, jak to jest, ale widzowie zawsze łamią nogi. Tutaj mamy jasne niebieskie, także tutaj ta pierwsza osoba akurat... mam nadzieję, że ktoś będzie miał ciemno-zielony skin albo ciemno-niebieski. No i to jest jasne czy ciemno-niebieski? Właśnie, tu jest też takie pojęcie. Wiecie, jak faceci z kolorami. Dla nich jest niebieski i zielony. A ja bym powiedziała albo właśnie ciemny niebieski, albo jasny niebieski. Brakuje mi tylko 100 i mamy to. Także po tym kamieniu prawdopodobnie będzie full. Dokładnie. Także lecimy teraz na drewno. Jakiś turkusowy, lazurowy, limonkowy. Także jakby pewnie jakaś dziewczyna robiła ten turniej, to by nie było, że skiny mogą być jasno niebieskie i jasno zielone, tylko na przykład turkusowe i limonkowe. Tak by na pewno było. Ale dobra, lecimy, bo gadamy już głupoty. Gorzej, bo nie bardzo wiem, gdzie tu zbierać metal. Troszeczkę tutaj strollowałem. Tutaj mamy stację, więc możemy ze stacji zebrać. Szukam Rafała. O to chodzi w tym odcinku, żeby znaleźć Rafała, odgadnąć do top 10, który skin wybrał sobie na samym początku. Na początku wszyscy muszą zbierać masy, no bo nie mogą tutaj otwierać skrzynek, bo bronie dostają automatycznie losowe, egzotyczne, za 6 minut dostaną dokładnie, więc każdy będzie miał dużo maców, także to mi odpada. Ej, w ogóle nam zostało tylko 6 minut na przygotowanie się, to jest mega słaby czas, tak szczerze. W sensie, jeśli chodzi o nasze macy, zwłaszcza moje. No i zostało mi teraz pytanie, czy Rafał bardziej lubi kolor zielony, czy bardziej kolor niebieski, także może sobie tak zróbmy. Wydaje mi się, że Rafał ma niebieskie oczy, więc wybierze niebieskiego skina. Więc tutaj mam jakiś trop. Na razie nie znalazłam żadnego skina, który mi się rzucił w oczy. Swoją drogą jestem ciekawy, jakie dostanę bronie. Prawdopodobnie dostanę jakiś pistolet słaby, pewnie z lunetą. Bo jeśli chodzi o egzotyczne pompy, no to nie bardzo były na kreatywnym. Rafał zazwyczaj wybiera takie oryginalne skiny, mało kto ma te skiny, a on też ma wszystkie skiny, także on może sobie, wiecie, tutaj właśnie ma wybór, a nie, że na przykład ktoś ma tylko jednego jasno-niebieskiego i niekoniecznie mu on się podoba, ale musi go wybrać. Ale z tego, co widzę, to na razie, no wszyscy się tutaj stosują do tych kolorów jasności. Nikt nie ma tutaj żadnego ciemnego. Na przykład to bym powiedziała, że to, no, to na pewno nie z Rafał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ej, szczerze, wygląda to źle. Mogłem lecieć na grotę. I to moim zdaniem już nie jest na przykład jasno-niebieski. No niby ma ręce jasno-niebieskie, buty i ten na plecach, ale cały skin jest w takim nawet bardziej, bym powiedziała, zielonkawo-niebieskim, w takim, nie wiem, jaki to kolor. Jeszcze nie znam na kolorach, dobra. Mam nadzieję, że to nie był Rafał. Tak samo tutaj ten skin, widzicie? Właśnie o tym mówiłam. Ktoś nie ma po prostu jasno-zielonego, więc wybrał sobie, no, taki tutaj ciemny-zielony, taki wojskowy, taki moro. I moro raczej nie jest jasnym kolorem. Dobra, mamy dosyć sporo maców. Jest 4 minuty 46 sekund do walki i mamy 92 osoby. Ja nie wiem, czy muszę tu mieć storma. Zawsze tego nie wiem, ale zbieramy drewno, póki się da. Na pewno muszę czekać do samego końca i zobaczyć, jak właśnie co do high-grana. I kto będzie na high-grancie, czy ktoś będzie na górze. Ostatnio tak postawiłam nimbę na to, no ale... Nie,
O, właśnie tu jest kilof Rafała, ale wydaje mi się, że Rafał by nie wybrał tego kilofu. I właśnie, plecak, plecak. W ogóle tutaj była jakaś osoba z plecakiem? No tym razem tak nie do końca jestem gotowy. No co najmniej 2000 maców muszę mieć. Pierwsza osoba z plecakiem. Banan taki, no jest ten banan jasno-niebieski. Dużo ma tutaj już cegły. Rafał na pewno zbiera cegłę, ale tutaj w ogóle mało kto ma plecak. Także tu mam nadzieję, że to będzie duży plus dla mnie. O, tutaj jest soczkiem małeczka. Patrzcie, wszystko pasuje, wszystko jest jasno-niebieskie, także... Bo mi się wydaje, że to mógłby być Rafał. Rafał zazwyczaj facetów wybiera, więc szukamy faceta. O, kto mu się tutaj kolory mocno pomyliły? Bardzo mocno się tutaj komuś kolory pomyliły. Wygląda na to, że moje macy są w miarę. 4 minuty i tutaj bronie dostaną. Będą mogli się bić, będzie mniej osób. Na razie jest mnóstwo tych skinów. No ten skin no nie pasował się w kategorię tutaj odcieni. Tutaj tak samo to jest niby jasny niebieski, ale bardziej bym powiedziała, że to jest szare niż niebieski. Wyjdźmy sobie tutaj na górę, siema banan. Nie bój się banana, nic ci nie zrobię. Tutaj też jest taki gościu. Rafał w sumie, ej, ten gościu miał plecak. Czekajcie, cofniemy i zobaczymy. Możemy sobie jeszcze zlecieć tutaj na dół. Pozbierać metal. Mamy 3 minuty 30 sekund. Ten gościu ma plecak takie tutaj kulki. Więc, ale ma bardzo mało masy, chociaż ma dużo metalu. A metal się najbardziej w sumie przydaje, bo jest najtrwalszy. Ale ktoś tutaj rozwala, próbuje rozwalić tablicę. Nie no, myślę, że Rafał by tak nie robił. Dobra. To mnie utwierdziło w tym, że to nie jest Rafał. Ten skin w sumie jest fajny, patrzcie się. Wszystko pasujące. 9,9 właśnie cegły. Ma dużo metalu. Drewno teraz dopiero zbiera, czyli drewno najłatwiej jest zebrać, więc na końcu. Więc na razie, tak jakbym miała powiedzieć, to bym wybrała tego skina. Ale nie nawet Rafał ma tego skina. Mamy 500 drewna. Ej, dobrze te macy w sumie wyglądają. I nawet patrzycie, tutaj lotnia specjalnie dobrana, taka jasna niebieska. Wszystko pod kolor. Myślisz, że Rafał by się tak postarał? Wydaje mi się, że to jest najwyższa pora do tego, żeby przelecieć do strefy. Glutek! Glutek jest fajny, tylko... tutaj ten plecak trochę i ten kilof tak średnio i coś ma lagi, tak mi się wydaje. Strefa jest bardzo podobna do tego, co mieliśmy na customie z mundialu. W sumie sami zobaczcie. Tutaj banan stoi w miejscu. Rafał wątpię, że odchodzi teraz od kompa i stoi w miejscu. Chyba, że nie wiem, coś mu nie działa i on specjalnie stanął, bo nie wiem, mikrofon przestał działać. Z tego co wiem, powinniśmy dostać jeszcze łuki. O, Rafał często grał tym skinem, ale on no w jasnych kolorach to nie jest chyba. Może jak Rafał mnie stroluje i on wybierze, nie wiem, jakiś właśnie tego skina tam na przykład moro. Spadam jeszcze tutaj na dół, mamy tutaj trochę drewna. I patrzcie na tego banana, on prawie ma full wszystkiego, prawie full cały. No zanim dostanie broń, to będzie miał na maksa wszystko. Dobijam metal i uciekam stąd, bo tutaj może być różnie. No ale taki banan, Rafał by takiego zwyklaczka, bananka sobie wybrał. To chyba najwyższa pora, żeby stąd uciekać. Ej, zobaczymy, czy ten skin, jak się będzie zbliżało właśnie do broni, czy on gdzieś pójdzie i się schowa. Bo na pewno by Rafał nie ryzykował i nie stałby koło kogoś, że go od razu wyeliminuje. Także zobaczmy. I mam nadzieję, że on się nie teamuje z tamtą drugą osobą. W ogóle tamtej drugiej osoby nie widzę skina. No zobaczymy. Zostało 52 sekundy, także ja sobie poczekam chwilę. I teraz pomysł mam taki, że wejdziemy sobie na Big Ben, tylko mamy na to minutę, żeby na niego wejść i pytanie, czy tam jest launchpad, bo wydaje mi się, że chyba tam launchpada nie ma. Całe tildy zniknęły, nice. Ktoś tu czeka na bronię zboksowany. Zostało 46 sekund do otrzymania broni. O, za 150 głów. I myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby tutaj zostać. Jak tam ten zwiewa. Ktoś tutaj wchodzi. Myślę, że on to specjalnie zrobił. I nawet jak zginę, dzisiaj będziemy obserwować, kto to wygra. Ten odcinek będzie mega szalony, dlatego, że mamy tutaj te egzotyki. Dobra, Rafał, myślę, żeby nie gonił kogoś i specjalnie chciał go. Także to na pewno nie jest Rafał, a pokładam nadzieję w tym skinie. Ktoś mi tutaj chce wejść. No i mamy bronię, proszę państwa. I to jest pierwszy skin w sumie, który jako tako mi się rzuca w oczy, że jest jakiś taki ale nie ma plecaka. Dobra, idziemy na górę. Jesteśmy u góry. O, a czy ten ktoś ma plecak? Ale rzeczy to ja mam bardzo nieciekawe. O, i tutaj mamy plecak, mamy wszystko kolorystyczne, tylko Rafał chyba nie przepada za tymi skinami. Ej, rzeczy mam naprawdę bardzo nieciekawe. W ogóle ja mam tylko 5 strzał do tego. Co, on dostał dwie te same bronie, czy mi się wydaje? On dostał dwie te same bronie, nie ma nic na blisko. Albo ona, bo nie wiadomo w sumie, kto to jest. Dobra, dobudowaliśmy się do całości. Upoluje tego miśka, czy nie upoluje? Jak tam stał w miejscu. Byleby ktoś nie chciał mnie tutaj podwalić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Nie wiem, czy ktoś nie jest nade mną. Patrzcie się, tu jest idealny taki kolor, jak egzotyczne bronie. To jest idealnie to. W ogóle co ja mam za ekwipunek, to ja naprawdę nie mam pytań. Dobra, to jest na razie mój tutaj faworyt. Co to? Wiedziałem, że dostanę jakiś słaby pistolet. Wow. Bo to jest idealnie ten kolor, to jest taki właśnie niebiesko,
zielony, mieniący się taki, no patrzcie się tutaj jak na te bronie, to identycznie to. Także na razie to jest mój faworyt. 72 osoby, trafia ze no snajperki tu będą rządzić. W ostatnim odcinku nie udało mi się wygrać, więc dzisiaj mam nadzieję, że to nadrobię. Powiedziałam, że dzisiaj wydaje mi się, że będzie łatwo, ale tak szczerze, to wszyscy praktycznie mają jasne niebieskie i jasno zielone. W tych, nie wiem, no parę osób tylko było, które miały w ciemnych odcieniach. Chciałam, że wiecie, facaci się nie znają na kolorach. Ja sobie wybiorą zielonego, będą myśleć, że to... W ogóle co oni tutaj robią? Teamowali się w trójkę, pod mostem, zabudowali się i sobie kampią w trójeczkę. Ja nie wiem, co się dzieje, tak szczerze tutaj. Ciekawa jestem, jak to się zakończy. Odmieńmy sobie całe to. I snajperka tu jest. Ej, tam, nie mówcie, że to jest ten mój skin, którego obstawiałam. Zaczynają się małe lagi. I tam był ten skin mieniący, nie mówcie, że to był ten mój. Tu jest leczenie. Nie żal mi tej osoby tam. Nieładnie tutaj, bardzo nieładnie, nie róbcie tak, miasz się tutaj normalnie. Żal mi się zrobiło tej osoby, co tam biedna padła przez nich. Zowie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, to ja naprawdę nie mam pytań, ale mam lepszy pistolet. Ani w trójkę na jednego, co to w ogóle ma być? Szukam jeszcze jakiegoś tutaj skina, który mi tak, wiecie, przykuje moją uwagę. Na razie tamten mieniący taki. Tylko tam też był taki mieniący i oni go porobili. Mam nadzieję, że to nie był Rafał. Ta kocica w sumie też jest fajna, tylko ten kill off taki jest. Dobra, wyjdźmy sobie tu do góry. I no, jak widzicie, to niektóre skiny mi tutaj iście nie chcą wczytać. Może wczytają mi się później na samym końcu. Ale idealnie wybrałem strefę, no ja sam w siebie nie wierzę teraz. I ta torebka to jest plecak taki. Można takie coś ubrać, bo nie widziałam o czymś takim. Bo to fajnie wygląda i ten skin mi się taki żelek kojarzy z Rafałem. Czemu ten żelek ma tak matców słabo? Dobra, weźmy to tak. Mamy snajperkę. Czy ona pokazuje strefę? I będzie tu jeszcze jedna. No ta jest, bym nie powiedziała, że to jest jasny niebieski. To jest bardziej właśnie taki ciemny. Nie wiem, ile on dostał, ale dużo dostał. Ale są takie lagi, że to jest hit. Dobra, musimy uważać na tę snajpę. Ej, Renatka z czaszką. Gdzie mi dużo maców. Tam ktoś jest. No! Co tam się dzieje, ty? No, biorąc pod uwagę to, że Rafał do sędziego bierze kilo zawodcami takimi wielkimi, to wątpię, że on patrzy tak, żeby to jakoś kolorystycznie wszystko pasowało do siebie. On pewnie by wziął, nie wiem, delfina, bo delfin pływa w wodzie, a woda jest niebieska. No, pokaż się, byku. Było blisko. Ja mam w ogóle ten granatnik, śniegu Mandosa. O, idziemy już od początku. Tego skina jeszcze nie widziałam. Banan bez plecaka, tu bez... A, tu są ci, co kampią. Patrzcie się w trójkę, w jednym wieczku w trójkę kampią. Dobra, dajmy mu tam. Ej, a dajmy tak. Ale by było, jakbym go tak powalił. No to by było świetne. Czyli wygląda na to, że... Nie, no niemożliwe to jest, że ten taki myjący, że on... No, dostań. Dobra, 30. Powinien dostać. Dobra, ja wiecie co? Może sobie tak to zrobię? Jak oni to wygrają, to będzie bardzo źle. Dobra, leży. Pięknie. Tu ktoś jest nade mną. Ta babeczka tutaj schowała się do kosza na śmieci. O, ktoś ją tutaj... Nie, ja mówię, że to może jest Rafał. Ej, to jest ta babeczka? Nie, to nie jest ta. To jest ta taka siwa. Dobra, dajmy mu takiego tam... łakomego kąska. Spadł. Dobra, dostał. No i patrzcie się, gdzie ta łabeczka jest. Gdzie? Na high grandzie. Gdzie on poleciał w ogóle? Patrzcie się, ile ma metalu dalej. Oszczędza. Na spokojnie. Fajnie tutaj do leczenia, tu do na daleko, tu na takie. No, mi się wydaje, że to może być Rafał. Szkoda, że ich nie eliminuje z tego. To by było przepotężne. To by było bardzo potężne. Zobaczmy na strefę w ogóle, gdzie będzie dalsza. Dalej, w prawo. To... obstawiam tego skina. Oni chyba też u góry wiedzą, że tu będzie w prawo ta strefa. Bo ktoś za mną idzie. No, wydaje mi się, że Rafał podobnie gra. Czy jak on spadnie na dół, czy on się nie potłucze? Dajmy sobie tak, zabierzmy sobie to wszystko. Tutaj tak coś niepewnie już. To już tak nie pasuje mi do Rafała. Ale nie wychyla. Tutaj wieczko. Nie wiem, czy tak Rafał robi. Na pewno jest najwyżej teraz, chyba że ktoś tam wyszedł wyżej. Ktoś podpalił w ogóle tam całą tą wieżę, zobaczcie. Proszę mnie tutaj... stara się rozwalić, tylko nie wiem skąd. No, na spokojnie tutaj ktoś gra. Ale Rafał, on raczej tak gra na spokojnie na początku, bo nie chce paść od razu, no bo co by to było, jakby padł od razu, ja bym go tutaj szukała, wiecie. Cały mecz, a jego nie ma już. Co by to było? Także on musi na spokojnie grać. Nie wiem w ogóle skąd on bije.
Ale te egzotyczne snajperki to są jakiś hit totalny. No poczekamy sobie. 31 osób, także ja czekam. Mam nadzieję, że teraz mi się uda i że to jest Rafał. To jest najbardziej pasujący skin kolorystycznie do... O, ktoś go podwala. Dobra, wygląda to dobrze. Zobaczmy, gdzie dalej. Dobra, cofa się. No, tu trochę ryzykownie, jak nie ma nic, co by mogło go uchronić przed spadnięciem w dół. Ale jednak high ground to high ground. 30 osób. Patrzcie, tu nic się nie dzieje. Każdy kampi w wieczku. A on jest bardzo wysoko, ten ktoś. Ale dostał, ale dostał. Przeciągamy. Dobra, nie wiem, czy iść sprawdzić jeszcze? Nie, myślę, że Rafał się tak budował? No, come on, on powinien dostać tu. O nie! Czy ja właśnie obstawiałam tego skina i on właśnie padł. Co tam się wydarzyło? Ja idę zobaczyć, co z tym bananem. Renata też padła, czy ja właśnie ją obstawiałam i ona padła? Co to, ten skin? Okej, jesteśmy w środku. To mnie nie wczytuje jak na złość, nie? Banan nie, ten mi się wydaje, że nie, to też nie. Ten killow nie. Ta też nie, ten na pewno nie. Nie wczytuje mi teraz skinów, a wszyscy moi padli. Tu jesteś na high grandzie. Ale nie ma nic, nie ma plecaka, nie ma nic. To już bardziej powiedziałabym, że to mógłby być Rafał, ten. No, czemu oni tam się nie likwidują? Ja jeszcze miałam jakiegoś skina, którego mówiłam, że to może być Rafał. Dobra, 12 osób! Czemu oni tam nadal żyją? Dobra, ja obstawiam tego, bo 12 osób... Jeszcze może zmienię zdanie, ale jak coś to... Jak nie zmienię zdania, to tamten, bo tutaj mi nie wczytuje na razie. To nie, albo ta, ale ta nie ma plecaka. Wow! Tu mi nie wczytuje tych skinów i pamiętam, gdzie jest Rafał w tych skinach. Ja nawet nie będę wiedzieć, dobra, to muszę tamtego obstawić, dobra, tego obstawiam. Bo tylko ten mi został taki, no wszystkie moje skiny, które obstawiałam, mi padły. Dobra, na spokojnie. Aha. No nie wytrzymam, nie wytrzymam. Patrzcie się, tyle ludzi starałem się tutaj podwalić. Ej, coś mi ostatnio nie idzie tutaj, tu nie wiem, jaki to jest skin. To pewnie Rafał będzie. A tu ktoś... No i ten wygrał, który był najmniej tutaj podobny do egzotycznych broni. Ej, nie wygrałam pewnie znowu, co? A więc widzowie, to by było na tyle. Wbijajcie na ten odcinek, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o kodzie Evela i trzymajcie się na razie piona.